Wielkimi krokami zbliża się zima. Jeżeli nie chcesz zmarznąć, to kupuj bluzy na www.abra.et. Pierwsza linijka w opisie. Takie fajne, kolorowe z Abra Team. Czołem, witajcie, ja jestem Abra i moi drodzy, nasze wyspy są już praktycznie skończone. Niedługo będziemy mogli rozpoczynać nowy etap na milionowicach. Spójrzcie, tam słuchajcie, biega Agentix, bo on będzie mieszkał naprzeciwko mnie. Tutaj po mojej prawej będzie słuchajcie wyspa Elviso, natomiast tutaj Maciocha. Ale jak widzieliście po tytule i po miniaturce tego filmu, w dzisiejszym odcinku stworzymy wyspę kolejną, nową. I pytanie, czy ktoś będzie na niej mieszkał? Dosłownie wczoraj, czy przedwczoraj tutaj chcieliśmy postawić wyspę, ale napisaliście w komentarzach, że jeżeli ma być to wyspa, z której mają korzystać wszyscy gracze, to będzie to absolutnie nie fair, aby ona faktycznie tutaj stała, bo będzie obok Elviso, będzie obok mnie, natomiast Agentix i Maciuch by ucierpieli. No i właśnie, Agent, co ty byś powiedział, żeby wyspa, o której zaraz opowiem, stała tutaj, patrz, tu by sobie stała wyspa, o, przy mnie. Poczekaj, może ja do ciebie podpłynę. A podpłyń, proszę bardzo. No, mamy taki ocean, że pływać se możesz, nie? Ej, ty w ogóle jakiś fajny jacht kupiłeś, nie? No, taki, widzisz? Taki pojemny. Taki stary, kurde, aż się dosiądę, ty, no, dwumiejscowy byniu. Ej, ale co byś powiedział, żeby wyspa była w tym miejscu? O, tu, gdzie właśnie jesteśmy. Poczekaj, w tym miejscu? No tutaj, stary, mogłaby ale sobie stać, poczekaj, nie? Poczekaj, poczekaj, aż wstanę i pomyślę chwilę. No stary, weź się zastanów, stary, bo to jest genialne miejsce pomiędzy tutaj? Moją a Elviso wyspą, nie? No tutaj, stary. Ale przecież, stary, to jest najbardziej bezsensowne miejsce. Ty? A dlaczego? Co ty klepać się chcesz? Co ty klepać się chcesz? Naprawdę? Ja donos dam do urzędu skarbowego i oni ciebie dojadą. Ej. No. Ogólnie, moi drodzy, rzecz ujmując, to co my zrobimy z tym ocalem, nie myślcie sobie, że się po prostu tutaj wprowadzimy i będziemy dalej kontynuować nasze nudne życie na milionowicach. Nie, nie, nie. Słuchajcie, w momencie, kiedy ocal będzie dokończony, czyli między innymi skopiemy ten netherrack, tak? Oczywiście, żeby tutaj wszędzie była woda, czy chociaż by, słuchajcie, uzupełnimy wszystkie braki na wyspach, bo na przykład na mojej wyspie nie ma źródełka z wodą, to wówczas, gdy to zrobimy, rozpocznie się totalnie nowy etap na milionowicach. I są rzeczy, a raczej właśnie brak tych rzeczy, słuchajcie, jest na naszych wyspach. Czyli jakby istnieją rzeczy w Minecrafcie, które są nam potrzebne, aby tu mieszkać, a my ich na wyspach nie mamy. No i teraz tak, tam w oddali już widzicie, że coś, słuchajcie, jest zbudowane. Ja sobie tutaj postawiłem na mój nowy jacht, wiecie, 700 koni mechanicznych z salonu Agentixa. Co ty, sąsiad, taki sam masz? Ty, masz taki sam jacht? Ty, no taki sam. Z Biedronki se kupiłem za 14,99, nie? Kurde, ja też byłem w Biedronce, ale mieli akurat za 14,23. No jak po promocji? Nie, ja ci rozwalam ten jacht w ogóle. Ej, ja ci go konfiskuję. Nie. No, dlaczego sąsiad ma taniej? No właśnie, biednemu to wiatr w oczy. Zawsze jest to samo. Agentix ma zawsze lepiej. W każdym razie, spójrzcie tylko na to. Mamy tutaj przygotowaną skrzynkę, słuchajcie, z dirtem oraz piaskiem, bo będziemy w dzisiejszym odcinku usypywać razem z agentem nową wyspę. No chyba nie muszę wam tłumaczyć, że agent w budowaniu jest znacznie lepszy ode mnie, więc no on by się tutaj po prostu nam przydał. A w drugiej skrzyneczce mamy drewno, wełnę, łóżka oraz no szkło, bo dobrze byłoby też, żeby tam były okienka, zaraz wam powiem czemu. Ty wsiadaj, sąsiad, albo płyń swoim, bo teraz dalej, tak, słuchajcie. A ty wziąłeś wszystko? Czy... No nie, jeszcze nie wziąłem, ja teraz muszę wszystko powiedzieć, ale w każdym razie, na pewno pamiętacie, jak robiliśmy ten właśnie ocanek, skopywaliśmy góry i tak dalej, w pewnym momencie natknęliśmy się, słuchajcie, na spawner. I stwierdziliśmy, że tego spawnera nie możemy rozwalać. Nie ma takiej opcji. On się nam przyda. Dlatego, słuchajcie, chcielibyśmy, aby właśnie wyspa, która będzie miała na sobie użyteczne rzeczy, co przed chwilą mogliście przez sekundę zobaczyć, będzie, słuchajcie, właśnie w tym miejscu. I teraz powiecie... Nie no, ale Abra, teraz to Agentix ma jeszcze dalej w ogóle, co jest grane? Ej, wsiadam do ciebie, byniu, wsiadam do ciebie. Ty, no, ty, dobra, nie da się wejść do twojej... Nie da się wejść, masz jakąś podrobioną łajbę, stary, wiesz? Nie, naprawdę, no, stary, to nie, może no, nie ty żartuję. Nie masz właśnie żadnych... O, kursów. udało się. O. Ale w każdym razie, słuchajcie, chciałbym powiedzieć tylko tyle, że po drugiej stronie będzie taka sama wyspa. Dokładnie tak, żeby każdy miał tak samo uczciwie. No i teraz tak, słuchajcie, jak sami widzicie, mamy tutaj przyprowadzone, słuchajcie, moby. Są, słuchajcie, dwie owce, są dodatkowo dwie kury, do tego wszystkiego dwie krowy oraz dwóch villagerów. I teraz zapytacie, ale Abra, po co ci to wszystko, jeżeli ty mógłbyś sobie pójść po prostu do milionowic za willę Elvisa i sobie zgarnąć takie krowy? No ale właśnie, my chcielibyśmy, słuchajcie, uczynić nasze cztery wyspy, moją, Agentixa, Maciocha i Elvisa, tak użytecznymi, abyśmy nie musieli nic innego, słuchajcie, poza tymi wyspami, jakby
jakby zdobywać. Czyli żeby wszystko, co jest na oceanie, jakby było wszystkim w Minecrafcie. Okej, okay, może nie będziemy mieli tutaj na przykład portalu do endu, ale rozumiecie. Jeżeli będziemy chcieli, to wkopiemy się w dół i na przykład znajdziemy diaksy, obsydian, zrobimy portal. Jeżeli będziemy chcieli, no to zbierzemy dirta, zrobimy sobie farmę i tak dalej, i tak dalej. Ale zwierząt na naszych wyspach nie ma i póki co nie będzie, dlatego stwierdziliśmy razem z chłopakami, że właśnie stworzymy dwie specjalne wyspy. Na jednej z nich będą po prostu moby oraz villagerowie, do których każdy będzie miał dostęp. Natomiast na drugiej wyspie, po drugiej stronie, czyli jakby wiecie, bliżej Agentixa, będzie coś innego, ale na razie nie mogę wam tego zdradzić. Dobra, kto ostatni na mojej wyspie? Ten lamus! Dobra, chyba jesteś lamusem, nie? Ej, ale w każdym razie, słuchajcie, tak jak tłumaczyłem... Ale ty wcześniej wystartowałeś. No nie wystartowałem! Dobra, dam ci tą sekundę. A, o, będziesz ostatni, jesteś lamusem! Ja chciałem tylko powiedzieć, że słuchajcie... No, bo wiecie, ja tutaj tak chaotycznie gadam, ale do sedna. Chcemy sprawić, aby na naszym oceanie było wszystko możliwe w Minecrafcie, żebyś wszystko mógł zrobić, wszystko skraftować, wszystko wyhodować, co tylko będzie się dało. Nie mówię tylko stricte o naszych wyspach, tylko właśnie o całym naszym oceanie, bo przecież tutaj, słuchajcie, no wiecie, tej połaci terenu jest bardzo, bardzo dużo. Jak tylko skopiemy ten netherrack, no to faktycznie będzie można powiedzieć, że no kurczę, jest dużo tego terenu. Dobra, ty tutaj skopuj, byczku. Ej, stary, co stary, jest? Nie uwierzysz, co znalazłeś. Co znalazłeś, stary? Patrz, znalazłem łódź podwodną. Ty stary, łódź podwodna maciocha tam jest. Ej, ale jak tu zaleje woda, to będzie przynajmniej ciekawie. Dobra, wypływaj, bo tutaj stary klepią nas. My musimy teraz, słuchajcie, pozbierać tej tamy. Ewidentnie ja w takim razie, wiesz co, wezmę może surowce. Dobra. A ty stary, weź do tego wszystkiego tą drugą skrzyneczkę i spróbujemy usypać wyspę tak jak, słuchajcie, zresztą wspominałem, bo, no mówię, tu będzie jedna wyspa, tam będzie druga, nie zdradzę wam po co jest tamta druga, ale ta pierwsza wyspa, czyli właśnie ta, którą będziemy teraz budować i to, co na niej będzie się znajdować i to, że chcemy, aby po prostu, wiecie, no na oceanie dało się zrobić wszystko możliwe w Minecrafcie, to może wam dać do myślenia, co my chcemy zrobić z naszym oceanem. Ja mówię, to nie będzie normalna, słuchajcie, zmiana na zasadzie, że my się tam wprowadzamy i tyle. O nie! To będzie naprawdę totalnie nowy etap w historii milionowic. Okej, w takim razie agent, bo ty na pewno jesteś bardziej ogarnięty. Jakich rozmiarów powinna być ta wyspa, biorąc pod uwagę, że to będzie tak, spawner, którego nie możemy oczywiście przesunąć. Będą trzy typy zwierząt i jedni villagerowie. No ale tych villagerów może być potem więcej, bo oni się porozmnażają. Więc jak myślisz, jak duża powinna być ta wyspa, nie? Ja myślę, że na razie, nie, wiesz co ja myślę? Na początku nie musimy zrobić jej od razu tak ogromnej, jak powinna być. Aha. Tylko tak, żeby w ogóle, wiesz, tutaj oni się wszyscy pomieścili, co nie? Znaczy tak, tak, tak. Ja na razie bym myślał, że, wiesz, zrobimy tak, chociaż nie. Czekaj, my musimy zrobić docelową. Nie będziemy potem już nic majstrować. Ona musi być zrobiona raz, a porządnie. Więc ja bym zaproponował takie 20 na 20 na przykład. Nie wiem, co o tym myślisz, 20 ale... na 20? Ale to może być stary dobry pomysł. No, żeby faktycznie ona była dość duża, no nie? Patrz, jakbyśmy tutaj pociągnęli raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tutaj 9, tutaj będzie 10 i tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, 19 na 19, stary, co o tym myślisz? Bo ja myślę, że ta odległość, nawet nie to, żeby ją bardziej w tamtą stronę cisnąć, ale w tą drugą, bo jednak odległość między tymi mobami musi być większa, bo... No chyba nie chcesz iść do szkieleta, żeby ci wyjaśnił jakiegoś villagera. Tak, kumam, no to najwyżej stary, po prostu ją pociągniemy dalej. Ale ja bym utrzymał je w tej harmonii, że nasze wyspy są kwadratowe, więc niech ta też będzie kwadratowa, stary, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No patrz, ej, to jest dość daleko, stary, od tego spawnera, nie? Patrz, tutaj może być na samym środku spawner i on będzie przecież zabudowany, on wszędzie będzie zabudowany. A po różnych stronach świata właśnie będą na przykład tutaj krowy, tutaj owce, tutaj na przykład kurczaki. A tutaj villagerowie. Akurat mamy cztery do, jakby rzeczy do rozlokowania i akurat mamy cztery strony świata. No idealnie. Okej, słuchajcie, Agentix wpadł na naprawdę mega kozacki pomysł, aby tutaj tą wyspę zrobić w formie małej wioski. Aby normalnie wziąć, słuchajcie, budowle, takie jak są, wiecie, w wiosce minecraftowej, takiej wiosce villagerów i żeby je tutaj, słuchajcie, po prostu zbudować. I na przykład owce byłyby w swojej zagrodzie, czy tam krowy i kurczaki, no bo przecież w wiosce villagerów też są normalnie zwierzęta, a villagerowie mieliby swój własny domek i to jest bardzo dobry plan, ale póki co musimy po prostu usypać wyspę. Musi jakby tutaj być miejsce, żeby w ogóle coś takiego stworzyć. Widzę, że słuchajcie, już moby nam tutaj spadają, więc tak nie za dobrze. To co, villagera też puścimy? Możemy go puścić, stary. Zaraz myślę, że wszystko to, wiesz, jakoś posegregujemy, no nie? Żeby to się zgadzało. Ty wziąłeś całe drewno i tak dalej, no nie? No pewnie. No to bardzo dobrze. To w takim razie, patrz, zrobimy w ten sposób, żeby ta wyspa była jeszcze kratkę wyższa, no nie? To zdecydowanie, więc dawaj, podnosimy tutaj to kratkę wyżej.
dalej i spróbujemy pozamykać te wszystkie stworzenia do jakichś tam swoich boksów, no nie, jakieś takie zagrody, żeby tutaj wszystko to się zgadzało i wtedy będziemy mieli święty spokój, więc dawaj, podniesiemy to, bo one raczej na ocean wyjść nie wyjdą, no nie, a jak będziemy... Jeszcze pamiętaj o jednej ważnej rzeczy, bo ja akurat po prostu o tym od razu wcześniej pomyślałem, że tutaj koniecznie trzeba mieć jakieś właśnie pochodnie, czy coś. Oj, stary, patrz, właśnie patrz, co się dzieje, nie, klepią nas normalnie, nie, a ty nie masz żadnych pochodni przy sobie, nic nie masz? Mam, ludzie. Dobra, to stary, to weź tutaj postaw, bo tutaj patrz, co się dzieje, nie? Trzeba zrobić tak, żeby ten spawner po prostu nie rzucał mobami na prawo i lewo, tymi szkieletami. A to, że w ogóle to jest spawner szkieletów, a nie jakichś pająków, to jest mega mocne, nie? To jest akurat mega, mega kozacka rzecz. Dajcie znać, moi drodzy, w komentarzach, jak myślicie, po co my to wszystko budujemy? Bo tak jak mówię, tutaj będzie jedna wyspa, natomiast po drugiej stronie idealnie, symetrycznie będzie druga wyspa właśnie, żeby Agentix miał z kolei bliżej. Macioch i Elviso to będą mieli do obu wysp taką samą odległość. Ale serio, dajcie znać w komentarzach, jak myślicie, po co my to robimy? Oczywiście wy wszystkiego się dowiecie, o co chodzi z nowym etapem na milionowicach, ale no, dajcie znać w komentarzach. Naprawdę jestem ciekaw waszej opinii, czy wykminicie po co to wszystko. No dobra, słuchajcie, Agentix tutaj doświetlił, oczywiście wszystko tutaj ładnie wyłożyliśmy tym dirtem, więc w takim razie ja jestem za tym, abyśmy, stary, postawili tutaj crafting table, jakąś skrzyneczkę, żeby powkładać tej rzeczy. No dobra. I stary, zacznijmy robić to, co mieliśmy tutaj robić. Raczej tutaj pokrycie będzie, stary, z dirta, no nie? Nie będziemy tutaj kłaść piasku. Fajnie, żeby tutaj oczywiście gra z dirta zrobić, więc tym to ogarniemy, ale w każdym razie, tak jak mówię, na wszystkie cztery strony świata można by dać różne rzeczy, albo faktycznie zrobić tak, żeby na przykład tutaj była strefa do ekspienia z szkieletami i tak dalej, a tutaj po prostu po jednej stronie krowy, kurczaki i owce. Więc może tak zróbmy, że daj mi, stary, trochę drewienka, ja sobie też tutaj właśnie ogarnę, żeby zrobić patyczki. Okej. I stary, ja bym ci powiedział tak, popatrz, w tym miejscu potrzeba jednego, tutaj drugiego i tutaj trzeciego. Trzeba zrobić idealnie trzy takie same zagrody na zwierzęta. Ja mam dla ciebie świetną propozycję. Jaką ty masz propozycję? Ojojoj! Ale ty masz propozycję, stary, do spanko, no jak zapracowaliśmy na spanko, no to wiadomo, czemu nie. Gościu! Tutaj villager nam chce uciekać, ale nie ma takiej opcji. Ale ty, no właśnie, bo tutaj uciekinierów to my nie będziemy akceptować, no nie? Nie ma takiej w ogóle opcji, no. Ty, on jakby płynie w ogóle dalej. To on jest jakiś dziwny, nie? No wiesz, on chyba chce serio uciec. Ej, on chyba chce, ale wiesz, że już nie ma odwrotu, nie? Wiesz o tym, że nie ma odwrotu. Okej, Agentix, słuchajcie, będzie teraz budował, a ja specjalnie z piasku oczywiście tutaj chciałbym uformować, no nazwijmy to po prostu brzeg, tak żeby to fajnie wyglądało, bo w ogóle tu znowu villager, stary, chyba chce uciec, więc ja mam bardzo dobry pomysł. Patrz, stary, nie, ja go tutaj wpycham w łódkę. O, dobra, uratowany. Gość akurat uratowany, więc całkiem spoko, ale chciałem powiedzieć, że tutaj oczywiście piaskiem to wysypiemy, no żeby to wyglądało tak jak wiecie, nasze inne wyspy. Nasze wyspy oczywiście też mają brzeg, czy tam po prostu wybrzeże z piasku i to będzie wyglądało na ten sam klimat, więc wszystko tutaj poleci po prostu po całości, ale trzeba będzie pójść po klocek grass dirtu, właśnie specjalnie, żeby tutaj po prostu mieć trawę zamiast zwykłego dirta, no. I nie mech, to ważne, słuchajcie, że nie mech, tylko właśnie grass dirt. O, widzę, że agent coś tam robi. A dlaczego piasek, stary, jest użyty do tego? Stary, bo to zaraz zostanie zamienione na drewno, tak wiesz, żeby mniej więcej się odliczyć. Dobra, okej, ja nie wnikam, niech, słuchajcie, chłop robi, ja po drugiej stronie zrobię dokładnie taki sam, słuchajcie, motyw, ale muszę się zająć tym villagerem, który chce, słuchajcie, nam ewidentnie stąd zwiać, więc czekajcie, weźmiemy tutaj, rozwalimy mu to, teraz zaprosimy go, słuchajcie, tutaj na górę. O, dobra, idealnie, ej, oni się tak słuchają, stary, ci villagerowie, naprawdę, muszę przyznać, że jest stary git, jest naprawdę bardzo git. Dobra, mamy tutaj wszystko usypane, to wiesz co, ty może rób, a ja pójdę szybko po klocek grass dirta, aby nam tutaj rosła trawa. Co ty na to? Myślisz, dobra, że spoko? Spoko pomysł. Czy po prostu może dobudować Ej, stary, to jest lepszy pomysł. Patrz to. Można by tak dobudować i to, stary, samo wejdzie, nie? I za którymś dniem, stary, to wejdzie, czy nie? Nie, no wejdzie. No powiedz, że tak. Że przyniosę... No tak, za którymś dniem to wejdzie. Dobra, stary, no to robię, to dawaj. Ej, zobaczymy w ogóle, ile tam jest bloczków, bo ja chyba miałem na start ze stack, czy coś takiego, a już mi się, stary, tutaj to kończy. Dobra, biorę kolejny stack. Ej, to jest genialny pomysł. Po co iść, słuchajcie, po klocek grass dirtu, skoro można, słuchajcie, zrobić coś takiego, nie? Genialne. A, i gdybyście pytali, dlaczego odzyskałem swoje itemy, a mówiłem, że wgrywaliśmy na nową mapkę i te itemki straciłem. Słuchajcie, udało nam się wgrać po raz kolejny mapkę ze wszystkimi logami i odzyskałem swoje itemy. I Elviso też na szczęście odzyskał swoje itemy, więc bardzo, bardzo spoko. Już się bałem, że tego nie odzyskamy. Znaczy, ja tam mówiłem, że mamy to totalnie gdzieś z chłopakami, no bo wiadomo, że można sobie te itemy odrobić, ale jednak jestem bardzo zadowolony, że kill off, łuk czy tak dalej, to po prostu nie zniknęło. No, w każdym razie, musimy teraz czekać, aż, słuchajcie, ten, no to wspaniały grass dirt po prostu wejdzie na to i to będzie się rozprzestrzeniać i rozprzestrzeniać. Oczywiście, to będzie strasznie długo trwało, no nie? Ale mam nadzieję, że na koniec tego odcinka
odcinka już gdzieś, słuchajcie, tutaj tego, tą ziemię z trawą zobaczymy. No i dobra, widzę, że agentik, słuchajcie, tutaj ładnie pracuje. Czy to jest symetrycznie? Tutaj są dwie krateczki, tutaj dwie, a tu jest jedna. O nie, stary, jest niesymetrycznie. To jest. Czyli jedna zagroda. Tutaj, stary, patrz, są dwie kratki tego dirta, a tam jest jedna. Więc coś, stary, trzeba zmienić, no nie? O jakąś jedną kratkę, stary, trzeba po prostu to ukrócić. Nie wiem, masz jakiś pomysł, jak to można ukrócić? Trzeba wyspę ukrócić. Albo po prostu wyspę przedłużyć. Dobra, już nie patrz, po prostu wydłużę ci wyspę. Ajajajajaj, słuchajcie, było tak dobrze. No ale skoro, słuchajcie, Agentix tak chce, no to możemy po prostu tą wyspę tutaj wydłużyć i nikt nawet tego nie zobaczy, więc myślę, że i tak będzie spoczko. Tutaj w takim razie też musimy polecieć oczywiście z piaskiem. Dobra, tu jest dirt i tutaj oczywiście też piasek. Okej. Dobra, stary, wydłużyłem ci to, więc mam nadzieję, że teraz będzie spoko. Widzę, że tutaj już to zabudowałeś, więc ja może bym przystąpił nawet do wrzucania tych zwierząt do zagród. Co myślisz? Dobra, to trochę może zająć. Tylko, że właśnie, gdybym miał stare siano, poszłoby to na pewno dużo łatwiej i dużo lepiej, ale niestety tego siana, stary, nie mam. A, no i trzeba zbudować domek dla villagerów. Ale to w takim razie rozumiem, że domek dla villagerów zbudujemy prawdopodobnie tutaj, słuchajcie, będzie jeden domek dla villagerów, a tutaj prawdopodobnie będzie drugi domek dla villagerów. No i tutaj oczywiście ten, słuchajcie, spawn, no nie? Ten spawn trzeba będzie, słuchajcie, jakoś też zabudować, żeby tutaj on nie płatał nam figli. Póki co to wiecie, nie będziemy go używać, więc on sobie tu zostanie, ale trzeba będzie na pewno, słuchajcie, coś z nim zrobić, bo on nie może wyglądać w taki sposób, żeby strzelać na przykład te szkielety, żeby te szkielety nie strzelały do naszych villagerów, czy chociażby do zwierząt. Dobra, dawaj owca! Dawaj owca, wbijaj tutaj, byczku, bo ty tutaj widzę, że już jesteś przygotowana do wejścia przez... No nie! No ja się tak nie bawię, no! Łódką... To jest prostsze niż ci się ale wydaje. Ale no kurczę, to chciałem zrobić, stary, w oldschoolowym stylu. Dobra, wjeżdżaj z nią w takim razie do środeczka. Tutaj raz, dwa, trzy, okej. Okay. Teraz można to, myślę, śmiało rozwalić. Dawaj. Dobra, i owce mamy teraz wprowadzone. Ja się zajmę tymi mobami. Ty po prostu buduj te zagrody. No dobra, tutaj, słuchajcie, są dwa kurczaki, które ewidentnie chcą nam, słuchajcie, popsuć całą zabawę. Więc biorę tutaj tą, słuchajcie, łódeczkę, ja wsiadam i do drugiej łódki niech, słuchajcie, po prostu... Znaczy do tej samej łódki niech coś innego, słuchajcie, wejdzie. No dawaj, wsiadaj ktoś. Ty, no nikt nie chce wejść do mojej łódki, stary. No, kumasz to? Stary, no oni chyba ciebie nie lubią. Ej, ale to jest akurat gigamocne, że naprawdę... No, villager wszedł. Dobra, no to villager to akurat niech sobie wsiada. Ja w takim razie zrobię sobie kolejne łódeczki. Villagerowie przynajmniej dzięki temu teraz nie uciekną. To co? Wkładam tutaj opyk i dobra. Ty, w ogóle krowa sama, stary, weszła. Jednak kumasz to? No, proszę. Nice! Ej, to dobrze. To ja w takim razie wrzucam tutaj kurczaka i oczywiście też od razu zabieram naszą tą łódeczkę. Dobra, pyk. Okej, zamykam. Teraz tutaj tak, jest druga krowa i tutaj jest jeszcze jedna kura. Kura wsiadła. Super, stary, no idziemy do przodu, jest bardzo dobrze. Okej, odstawiamy w takim razie, słuchajcie, tutaj kolejnego kurczaka. No i teraz trzeba jeszcze jedną, słuchajcie, krowę w takim razie właśnie tutaj nam ogarnąć, więc dobrze. Tutaj bierzemy, słuchajcie, stawiamy łódeczkę. Villager widzę, że, słuchajcie, już zwiał, ale stawiam mu też łódkę, żeby on oczywiście do tej łódki wsiadł. Bierzemy krowę i będziemy mieli wszystko przygotowane. Ej, muszę przyznać, że Agentixowi naprawdę ładnie to idzie. Ej, bardzo, stary, to jest ładne. Naprawdę. To jest tak strasznie podstawowe, stary. Ej, ale wygląda to serio mega cool. Naprawdę mega cool. Dobra, tutaj trzeba to w ten sposób rozwalić. Rozwaliłem krowę, stary! No stary! Ja nie wierzę! Kumasz to? Ale faza! Dobra, idę po kolejną. Okej, to na pewno, słuchajcie, nie było zaplanowane, ale przynajmniej będziemy mogli zobaczyć, czy już są gotowe, słuchajcie, nasze tutaj grass dirty. Czy one w ogóle się jakkolwiek rozprzestrzeniły? Tak, słuchajcie, już patrzcie, widzicie, trzy klocki grass dirta się zrobiły, więc oczywiście trzeba poczekać i one będą sobie leciały dalej, ale ja muszę, słuchajcie, iść po krowę, kumacie to? Dobra, słuchajcie, skądś inąd wziąłem tą krowę, już nie leciałem, słuchajcie, do Mielinowic, bo sobie przypomniałem, że i tak przecież nikt z nas chyba krów nie ma. A nawet jak tak, to słuchajcie, przecież trzeba by było po schodach łazić, no więc to dość niefajna akcja. A tak, to ja sobie bez problemu teraz wejdę na nasz most, czy jak nazwać to coś, wiecie, na czym rośnie po prostu ten grass dirt, ale no sami widzicie, no zbyt szybko to nie idzie. Agentix tam ładnie pracuje w tle, czekajcie, teraz widać, więc niech, słuchajcie, chłop robi, a my jedziemy, nie? Ewidentnie, słuchajcie, jedziemy. Dawaj, przyspieszaj, Byniu! Pełna moc, no turbo doładowanie, cała naprzód. No i teraz pyk, tutaj jak sami widzicie po schodkach można sobie śmiało zejść, tutaj pyk, tylko bardzo nie chciałbym, słuchajcie, zejść na wodę, bo potem będzie mi ciężej tutaj chyba wejść, chociaż czekajcie, na to samo by wyszło, nie? Tak, wydaje mi się, że, słuchajcie, na to samo by wyszło, więc dobra, bierzemy już tak w takim razie tą krowę. Ej, zabawnie to wygląda, jak zwierzęta sobie tutaj pływają. Ty no, agent, pełna klasa. Fajnie to wygląda, powiem ci szczerze. No dobra, w takim razie robimy pyk. Teraz robimy sobie pyk. Okej, dobra. Okej, uwaga. Stary, bo nie chcę rozwalić tej krowy, nie?
Dobra, udało mi się! Stary, udało mi się, już bałem się, że tą krowę znowu rozwalę, ale na całe szczęście żyjemy. Dobra, wsiadaj krowa do tej łódeczki. Wsiadaj. Byczku, byczku, wsiadasz czy nie wsiadasz? No i dobra, teraz prowadzimy tą krowę. Ej, jaka jest szansa, że znowu ją, stary, rozwalę? Jest duża. Dobra, to teraz muszę naprawdę uważać, bo już kolejne krowy, to ja mam wrażenie, że nie znajdę. Ale dobra, uważaj. Uwaga, 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 jestem uważny, jestem teraz uważny. Jest, stary, udało mi się, nice. Krowa nice, przeżyła, nice. Wszystko przeżyło. A sami widzicie, że tutaj praca, no idzie. Idzie pełną parą, słuchajcie. Naprawdę fajnie to wygląda, no spójrzcie teraz, nie? Kurczę, takie ładne trzy zagrody, żeby każdy mógł z nich skorzystać. Dodatkowo tutaj spawner, tak jak mówiłem, z którego każdy będzie mógł skorzystać. A gdzieś w tym miejscu, słuchajcie, trzeba będzie zrobić właśnie jeden domek dla villagerów, a tutaj na przykład rozmnażarkę dla villagerów. No, jakby rozumiecie sami. No i do tego wszystkiego, słuchajcie, wleciały jeszcze właśnie domki dla villagerów. Jeszcze nie do końca wiem, jak to będzie wyglądać. One w środku są 3x3, ale mają troszeczkę więcej miejsca ze względu właśnie na te oto płotki. Fajnie by było, aby jednym jakby domkiem było typowe rozmnażanie villagerów, ale do tego będziemy potrzebować więcej miejsca, no bo czy to łóżka, żeby postawić, słuchajcie, czy żeby postawić jakieś drzwi. Ej, w ogóle masz teraz łóżka? To dawaj, postawimy tutaj w środku właśnie dla villagerów. Nawet ich możemy przetransportować. Po jednym? Nie, nie, nie. Właśnie dwa łóżka, stary, patrzę. Tutaj jedno i po drugiej stronie drugie. Więc dawaj, wrzucimy od razu, żeby one tutaj faktycznie tak miały. Widzę, że im te zielone partyklety lecą. Ja nie wiem, czemu tak jest, stary, że one chcą się rozmnażać, czy jak to jest? Nie wiem, o co z tym chodzi. Serio. Nie rozumiem, nie rozumiem, ale dobra. W każdym razie, na przykład tutaj, słuchajcie, byśmy załadowali drzwi, aby te villagery się rozmnażały, bo one mogą się rozmnażać przez drzwi, a tutaj na przykład byłyby ich domki z, słuchajcie, łóżkami. Tak właśnie po dwie strony. A czekaj, one sobie w ogóle chillują. Stary, ale one mają chill, no nie? Naprawdę, mają chill niezły. Trzeba oczywiście będzie tutaj, słuchajcie, jeszcze tego zagospodarować z tym spawnerem. Nie wiem, jak to rozwiążemy. A jeśli chodzi o dirta, słuchajcie, tego, co tutaj idzie, znaczy o trawę, no to widzicie tam gdzieś w oddali, ona bardzo powolutku, ale się rozwija. Tak jak wspominałem, taką wyspę jeszcze jedną musimy zbudować idealnie po drugiej stronie, tylko że na niej z kolei będą się znajdować już inne rzeczy i na razie wam nie zdradzę, co tam będzie, ale będą to już rzeczy, które sprawią, że po prostu wszystko na oceanie będzie dało się zrobić. Moi drodzy, subujcie kanał, w tym momencie klikajcie suba i dzwonek oraz zapraszam was na mój sklep www.abra.ity. Pierwszy link w opisie. Kozackie bluzy idealnie na takie chłodne dni jak znalazł. Koszuleczki, kubeczki i mnóstwo innych gadżetów z Abra Team. www.abra.ity. A ja wam bardzo dziękuję. Dobrego dzineczka, eleczko i pół!